obsypany. Mi dary, coś go stworzy i ocali. A czemuż by cię chwalił? Coś go stworzy i ocali. A czemuż by cię nie chwalił? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Gromadzimy się na tej porannej Eucharystii blisko Jezusa, blisko Jego Matki. Chcemy tworzyć razem wspólnotę modlitwy, wspólnotę osób, braci i sióstr, których łączy miłość do Chrystusa i Jego Matki. Modli się z nami grupa z księdzem Piotrem Daraszem, grupa z Polskiej Misji Katolickiej z Köln, parafia Najświętszej Maryi Dziewicy, jak mniemam, grupa z ojcem Antonim Dworem z Bielska, parafia z diecezji elbląskiej, parafia świętej Rodziny z Wołoszec z diecezji elbląskiej oraz grupa Caritas z Włocławka z ojcem Grzegorzem Szczepaniakiem. Ksiądz Krzysztof Święto sprawuje o Boże błogosławieństwo dla wszystkich uczestników pielgrzymki z Wołoszec w intencji 37. rocznicy ślubu Zofii Jerzego Mazur, w intencji Polonii Amerykańskiej, ojciec Janusz w intencji rodziny Schubert, Rakoczyk, Nobiu, Reczko, w intencji Sabiny i Izy o uzdrowienie duszy i ciała, a ksiądz Piotr jako dziewczynno-błagalną w 15. rocznicę ślubu i Sebastiana w dziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Wszyscy księża pozostali w intencjach Panu Bogu powierzonych. Na początku jednak uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni ją zachowatałem, uwierzyli na próbę. Czy mam na początku, że jest umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem, że został przymartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z pismem i że ukazał się, a potem dwunastu, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie, wierzy je dotąd, którzy zaś Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem, czym jestem, a ta miła go nie okazała się nędzliwie. Pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak uczamy i się uwierzyli. Oto Słowo Boże. Dziękuję Panu, bo nasz Pan jest dobry. Dziękuję Panu, bo nasz Pan jest dobry. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, łaska trwa na nie do Mijaela głosi, Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry, a Pana zniesie soko, prawica Pańska moc okazała. Nie umę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Dziękuję Panu, bo nasz Pan jest dobry. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi włosami swej głowy. Potem całował i namaszczał olejkiem, którego zaprosił. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co jest, jaka jest relacja go do tych, że jest. Na to rzekł do niego Jezus: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, który mu więcej darował. On mu rzekł: słusznie sądziłeś. Potem zwrócił do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz te? Do tego domu. Ona zaś łzami oblała mi stopy, tymi włosami odarła. Nie dała, a ona pytała nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś kiem namaściła moje nogi. Dlatego opowiadasz, odpuszczone są jej liczne grzechy. Głowa. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbieżanicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo pańskie. Jakby w zwierciadle przyglądamy się w tym słowie, które Kościół daje na dzień dzisiejszy, w tym fragmencie Ewangelii o kobiecie prowadzącej grzeszne życie, przychodzącej do Jezusa. Możemy znaleźć niektóre elementy wspólne naszego życia, naszego postępowania, ale też i przede wszystkim poszukiwania Boga tak samo jak ona. Bo nawet tutaj podczas naszego pielgrzymowania przychodzimy pełni pokory do Jezusa. Tu w Fatimie przez wstawiennictwo Jego Matki przychodzimy, aby błagać o łaskę. Każdy z nas ma swoje intencje, które go przyprowadziły na to miejsce, tutaj do tego kraju, przed ten ołtarz, nawet podczas tej dzisiejszej Eucharystii. I chcemy to wszystko Bogu oddać. Tak samo jak ta kobieta oddała Chrystusowi swoje grzeszne życie, żałując, wielce żałując za to, czego dokonywała, można powiedzieć, w życiu, które już się skończyło, w życiu przeszłym. Pragnie odnowienia, pragnie łaski, tak samo jak my. Po to tu jesteśmy. Nadzieja jest tą cnotą, która prowadzi kobietę grzeszną do Chrystusa i prowadzi nas ku Niemu. Nadzieja, która nie może zawieść. Nadzieja, która opiera się w najlepszym powierniku, w Chrystusie. Złóż w Panu całą swoją nadzieję. Zaufaj Mu, a On będzie działał. Chcemy to wszystko oddać, chcemy to wszystko polecić i Jemu przez wstawiennictwo Maryi Fatimskiej zaufać. Thank you.
do Boga zanieśmy nasze prośby. Za Kościół Święty, aby wokół Jezusa i Jego Matki gromadził wszystkich ludzi oddalonych od Niego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich chrześcijan, aby karmiąc się Słowem i Ciałem Chrystusa, czerpali siłę doświadczenia o Nim w życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za chorych i cierpiących, za doświadczonych przez powódź w naszym kraju, aby szli za Panem, dźwigając krzyż w swych codziennych doświadczeń. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili łaski miłosierdzia od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas tu obecnych, abyśmy swoją przynależność do Chrystusa potwierdzali świadectwem codziennego życia według Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Do Ciebie, Boże, zanosimy nasze prośby, ufni w Twoje wielkie miłosierdzie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymać duchu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. I składu Bogu temu za to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, byłeś go w Twoim miłosierdziu, Jezusa, Twój majestat, zbawiają zastępy, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Przyłączył razem z świętym Bóg zastępiąc Chwałosko posławiony, który idzie Panie osanna wysości. Zaprawdę jesteś źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i składając, łamał, zdawał swoją mówię. Bierzcie i go wszyscy, to jest Boże moje, które dla was będzie dane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Czekaj na pokój. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, grzechy świata, obdarz nas. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. U drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie,
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i bądź naszą obroną, bądź raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Na ten czas, który przed nami, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O błogosław Jezu, drogi.